Wiktoriat, o właśnie. Tutaj pan dzielnicowy, żebyśmy nie stali tam na rogu, nie? Nie luchowali, nie rozrabiali, tylko żebyśmy mieli tam klub i sobie mogli robić dyskoteki, nie? I żeby było fajnie. No i odkopaliśmy tam filary, takie przedwojenne. Ci koledzy, którzy jeździli w administracji, to tymi multikarami wywozili tą ziemię. I myśmy te cegiełki pomalowali, kominek zrobiliśmy, nie? Taki bajery tego, rowery. Deski mi przywieźli. Trochę się na stolarce znałem, bo byłem szkutnikiem. To, o co mnie poprosili, to robiłem wszystko z surowego drewna. Kierowane było, ale pierw było wypalane drewno lód lampą. Po tej stronie była taka większa ława na kilka osób. I z jednej strony ławki, no i loże. I na rogach potem miały te listewki takie, nie? Wykończeniowe. Ładnie wyglądało. Ławy były piękne. Ten uważał, żeby to zmienić, tamten to, nie? Po prostu. A no, był taki nawet nieraz tam jakiś zawodnik, no, który nam się nie podobał, nie? No, raczej staraliśmy się nie wpuszczać tych zawodników. Do widzenia. No i my mieliśmy jeszcze takie konflikty z tamtą dzielnicą Zaroślak, nie? No to my mieliśmy takiego haka tu na drzwiach, żeśmy taki wtykali i zamykali i wpuszczali tylko ze swojej dzielnicy, a ich nie. A oni, bo oni mieli bliżej na hełm. Nie, bo tam żeśmy obrywali zawsze na hełm, jak żeśmy poszli do tej drewnianej budy. Jak nas złapali tam, jak żeśmy wracali sztachetami pory. I to chciał nam się tam dyskoteki, nie? To zrobiliśmy sobie tutaj dyskotekę. Ale to mieliśmy tam napoje i tego, jak to się mówi, nie było amerykańskiego sprzętu, nie? Przede wszystkim byli tam Beatlesi. It's been a whole day's night. Albo takie inne, nie? Yesterday, sama nie żyje, no just today. A były takie nagrania, no różne. No i się bawiliśmy i było fajnie, mi się podobało. No to był ten szpulowy, czterościeżkowy. Ale nie, były tak, trzy szybkie, jeden wolny. A to, no żeby tak nie za dużo nie skakać, no to przytulanki takie, jak to zakomony. Wtedy nie było disco polo, nie było takich innych nagrań. Jeszcze te zakomony to były takie, że dziewczyny uciekały już o 8 godzinie, a ja wziąłem na swoją sąsiadkę, nie? Taką Hanię. I tata powiedział tak, Hania, 8 godzina, widzę ją w domciu, a ty sama już siedzisz. A, był taki kumpel. A Erno, to na gitarze grał i tam ładne oczy masz, albo jakieś inne, takie stare przyboje. Mówię, po angielsku nie umiesz? Nie uczyłem się. Po rusku umiałem, po angielsku nie. No nie powiem, nawet był taki Jurek, jak on się nazywa, miał swój zespół. No, bo on przeważnie po weselach jeździł, nie? Reklamę już mieli tylko jedną. Raz w gazecie, widzimy się taki bajer, bo tutaj nie było żadnych klubów, no to biskupa chciała być lepsza, nie? Że ma klub Wiktorii. Nie? Dla nas tych, no, takich jeszcze, no, tych szczeniaków, to było dobre. Sąsiedzi nic nie mówili, że klaskali, jeśli mówi, dobrze, tych cymbałów nie ma na dzielnicy, nie rozrabiają po ulicy. Kipów nie palą i tego nie rozrabiają, a siedzą tam i cisza, bo tam nie słychać. Zamknie to, no tak jak w bunkrze. Potem żeśmy zabrali następne piwnice i tam robiliśmy siłownię. Espandory, hankle, aby machać. No. A jeszcze były takie wzory tam z hełmu, nie? Takie szymki, nie? No, to chcieli być takim jako. Raczej tutaj klub by nie istniał pod takim względem, jak był. Tutaj nie ma konkretnego, co jak my mieliśmy, jednego tam wodza, nie? Za mordę krótko, ty, jak nie, to spada. Grzesiek taki, a on się słuchał, Pilka, nie? Pilk był naszym administratorem, znaczy się tego bajzlu. Ja mówię bajzlu, ten klubu, ten Grzegorz mieszkał tu. I on miał niedaleko stąd przejść. I on tutaj siedział, kawka. Herbatka, takie bajery, nie? On miał klucz, ale my mieliśmy te legitymacje. Wiktory, no, przez co miesiąc płacaliśmy tam po 5 zł czy po 2 zł, już się pamiętam. Na prąd, na takie inne rzeczy. Nie byliśmy takimi guzami. Piwnice mieliśmy grać. Jednym słowem, była grupa, która dbała o ten klub. No i po prostu było
fajnie, ale to miało jakieś ręce i nogi, nie? To miało sens. I do dzisiaj się spotykamy, nie? Jako koledzy. Łapa, ale było hej, nie? I go. Piękniutki. Naprawdę piękny klub był. No to każdy przyzna. Mówię.